Witam Was w kolejnym vlogmasie. Byłam przed chwilą z Mają na siku i wróciłyśmy już do domu. Ona znowu poszła spać, tylko że do legowiska, bo tak to spała w łóżku. Oczywiście Was serdecznie zapraszam do dalszego oglądania naszego vlogmasa. Dzień już 17. Tak, dzień 17. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east. Przygotowuję śniadanko dla Zuzi. I dostanie konieczne dzisiaj z firmy Tivo. Przyniosłam jedzonko dla świnki. To może ten patyczek jej wyciągnę. I też chciałam Wam pokazać, że tu jest papryka suszona. Po raz pierwszy jej dam. Nie wiem, czy jej będzie smakować. Nie wiem właściwie, które ziółka jej w tej mieszance smakują, a które mniej. Jak widzieliście, dzisiaj dałam mi taką mieszankę dla świnek morskich. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Pokażę Wam jeszcze sople na suszniku, nadal się trzymają. Chyba wczoraj albo przedwczoraj pokazywałam Wam, że takie wielkie sople tutaj są na suszniku i zobaczcie, nadal jeszcze są. Śnieg cały czas pruszy, nie przestaje nawet na chwilę. Tylko że to są takie drobne płatki i nie wiem, czy w ogóle to widzicie. Wróciłam przed chwilą z paczkomatu.
I zobaczcie, co przyszło. Paczka z 4 łapem. Owsiakość, Maja, przecież to paczka do twoich łapek. Ale nie będę tej paczki otwierać tutaj teraz na filmiku, ponieważ to jest paczka, którą Maji dam jako prezent gwiazdkowy pod choinkę. Dlatego no dopiero otworzę jej 24 grudnia i wtedy dostanie prezent. I co fajne jest to, a właściwie śmieszne, że jeszcze jedna paczka do Maji przyjdzie z Zooplusa, ale to już z jedzonkiem, bo po prostu typowo tylko z karmami. I ta paczka też właśnie dzisiaj dostałam SMS-a od kuriera, że dzisiaj kurier doręczy paczkę. W sumie robiłam w inny dzień te zamówienia, a tak się złożyło, że przyjdą w ten sam dzień. Więc jeszcze przyjdzie paczka dzisiaj z Zooplusa, ale już nie będę szła do paczkomatu, bo to ma przynieść kurier. Już jeszcze widzę dodatkowo w folii bąbelkowej. I tak wygląda prezent pod choinkę dla Majeczki. Tu jeszcze mamy suszoną skórkę pomarańczy jako ozdobę. I nawet na tej karteczce pisze Maja, jest napisane, że idealnie taki prezencik będzie pod choinką na nią czekał. Ale i tak, o właśnie, tak fajnie będzie wyglądać. Tylko, że nie jednak, no ja nie postawię teraz tego prezentu pod choinkę, bo jakbym teraz to postawiła to do 24 grudnia, to ten prezent byłby już pogryziony przez na pewno Melę, która tutaj będzie sobie biegała zawsze, jak ją wypuszczam. Jak zobaczę takie coś, to od razu pogryzie. Poza tym Majeczka też podejrzewam, że będzie ciekawa, co to jest i zaczęłaby się do tego dobierać. Teraz zaczął sypać jeszcze większy. Myślę, że już nawet widać, że sypie. I cały dzień tak. Wyszłam z Mają na krótki spacerek, bo strasznie pada, więc dalej nie pójdziemy. Chodź, Maja. Wracamy już do domu. Za chwilę wam je nagrywam, bo mnie aparat cały zamknie. Więc to było takie wyjście nie za długie. Maja, czekaj. Czekaj, Majeczka. Robiłam porządek w szafce gryzoni, głównie na półce Meli. I wyciągnęłam wszystkie ziółka, bo segregowałam te, które się pokończyły już. Poprzesypywałam do pudełek. Właściwie mam tylko dwa pudełka. W ogóle chciałabym tak zrobić, żeby kupić, nie wiem, może w papko pudełka i niektóre ziółka, żeby mieć je tak w pudełeczkach. Bo w tych opakowaniach często one mi się rozsypują. No i właśnie skoro już robię porządki, to pomyślałam, że nagram wam aktualizację jedzonka mojej świnki morskiej. I tutaj Majeczka będzie mi towarzyszyć podczas tego. Tak, to może zaczniemy od ziółek. Jedną trzecią mamy torebki lucerny, czyli ulubione ziółko Meli. I od razu wam pokażę, czy mam całą nieotworzoną paczkę, tylko z innej firmy Factory Herbs, również ziele lucerny oraz Stivo, cały zapas nieotworzony, więc tutaj mamy samą lucernę. Dalej przejdziemy do mniszka lekarskiego, całą mamy nieotworzoną paczkę, w tle Majeczka bawi się swoim leniwcem pluszowym. I jeszcze mamy mniszek lekarski tutaj, już końcówka. I któryś z tych też jest, o, w tym pudełeczku też mamy mniszek lekarski.
Chociaż nie, kochani, poczekajcie, to jest chyba babka. Tak, to jest pudełko po mniszku lekarskim, ale w środku jest babka. I teraz tu mamy babkę lancetowatą jeszcze Stevo i ta babka też była Stevo. Bo tylko pudełeczko mam po Superfoods, ale już te rzeczy z Superfoods mi się skończyły. Więc tutaj mam Stevo. I jeszcze teraz może warzywka. Koperek. W tym pudełeczku mam tutaj koper włoski. I on był z firmy Stevo. A tu mam jarmuż. Również z firmy Stevo. Jeszcze z Herbal Pets mam taką mieszankę, zioła podstawowe dla świnki morskiej, ale już niewiele nam jej zostało. To jest podstawowa karma Meli, wersja Laga Kawia Complete. Korzeń mniszka lekarskiego, ulubione gryzaczki Meli, dlatego mam tu dla niej już zapas całej torebki, bo tu nam zostało połowę torebki, albo nawet mniej. Ona naprawdę bardzo lubi ten korzeń. I co jeszcze tutaj dla niej mam? Z takich gryzaczków mam gałązki jabłoni. No i oczywiście ulubione przysmaki Meli, czyli groszek prasowany, gniecione płatki grochu. Mela po prostu kocha i mogłaby to cały czas jeść, ale oczywiście jej to daje głównie, jak ją, nie wiem, uczy jakieś sztuczki, albo to zdjęcia jest niepotrzebne, żeby, czy chce ją na przykład zawołać, bo chce ją z powrotem wziąć do klatki, więc wiem, że to zawsze działa, bo ona uwielbia groszek, z rzadko i tak daje po prostu do miseczki, bo bardziej tego używam jako przekupstwo, żeby Mela gdzieś tam zawołać, bo wiem, że na groszek przyjdzie. No i tutaj mamy również z firmy Pełne Korytko groch prasowany. Będzie w zapasie, jeśli nam się skończy ten z Allegi. Z takich smaczków mamy z firmy Stevo żurawina. A tu są gwiazdki, które mi naprawdę bardzo posmakowały. Chipsy brzozowe o smaku marchewki. Również Marcia bardzo lubi, jak zresztą widzicie, już zostało jej 1/3 opakowania. I kupiłam jej ostatnio, właściwie zamówiłam również chipsy brzozowe, tylko że o smaku pietruszki. I powiem wam, że tak średnio jej smakują. Je, ale nie jestem taka zachwycona jak tymi o smaku marchewki. Więc zdecydowanie jak będę kiedykolwiek kupować, to kupię jej z powrotem te o smaku marchewki. I tak, tutaj mamy jeszcze suszony ogórek, plasterki ogórka. I nieodtworzone jabłuszko, chipsy z jabłka suszone. Mela już kiedyś jadła i wiem, że lubi, więc kupiłam jej tutaj drugą paczkę. O, a tu jest jeszcze marchewka, również suszona z Superfoods. Tu jabłuszka akurat są z Herbal Pets. A to są gryzaczki z topinamburem. Właściwie z topinamburu i one jeszcze są posypane pietruszką. Oj, tu mi się wysypało, ale tu mamy suszoną paprykę. Oraz ciasteczka, tylko że nie są to ciastka truskawkowe, bo niestety te ciastka truskawkowe nam się skończyły. Naprawdę to były ukochane ciastka Melci, ona je uwielbiała, jak tylko jej dałam, to od razu jadła całe. No i zostało mi po nich pudełeczko, które sobie wykorzystałam na gryzaczki z kalendarza, ponieważ te gryzaczki jednak są pakowane po dwa i moje gryzanie nie zjedzą tyle naraz. Chomiczkom jak dam takie ciasteczko, które nam się trafia w kalendarzu adwentowym, no to one jedzą przez dosłownie kilka dni jednego. Meli jak dam, to też właściwie ma na dwa dni takie ciastko, dlatego nam tutaj zostają, no i te co zostają, no to sobie odkładam tutaj do pudełeczka. No i to już są wszystkie. O tak, tam jest ta papryka wysypana, nie zwracajcie na to uwagi. To są wszystkie ziółka, smaczki, karma. Po prostu cała spiżarnia Meli. Czas na otwieranie dzisiejszych kalendarzy. I dzisiaj jest już 17.
I co, puste okienko? Poczekajcie, może coś nam wypadło. Znaczy prawdopodobnie ta kostka. Ale nie wiem w sumie. Patrzę tu, nie jestem pewna, ale... No nie wiem, ta kostka była tutaj trochę niżej, więc... Tam widzę coś czuć, że jest 21, więc... Być może ta kostka jest właśnie z 17. I teraz Kinder. Tu mamy czekoladkę. Taką zwykłą. Kinder's Action. Czyli kalendarz, który najmniej mi się podoba w tym roku. I właśnie zastanawiam się, czy w ogóle w następnym roku będę kupować jeszcze kalendarz kosmetyczny. I tu mamy pana paznokcie. A w ogóle nie wiem, czy wam mówiłam. Mam te naklejki z kalendarza na paznokciach. Co do kalendarza Harry'ego Pottera, to tak całokształt tego kalendarza mi się podoba i to, że trafiają się te figurki. Z tym, że nie podoba mi się to, że mogłyby się trafiać figurki jakieś bardziej bohaterów, po prostu bardziej pierwszoplanowych. Czy wiem, że trafiał się Harry Potter, ale liczyłam na to, że też będą trafiać się bohaterowie bardziej znani oprócz Harry'ego Pottera. I chyba tego bohatera już mieliśmy. A tu jest w wersji chyba jakby ubrany na balu. Ja dobrze pamiętałam, on już nam się trafił tylko w innym ubranku, dlatego uważam, że trochę to jest bez sensu w tym kalendarzu, bo jest tyle bohaterów, którzy mogliby nam się trafić w tych figurkach. W każdym okienku inny, a Harry'ego Pottera mamy 3 razy tylko w innej wersji. Tak samo tutaj mamy 2 razy tylko, nie wiem, tu jest w niebieskim, a wtedy był w brązowym, więc troszkę tak mnie rozczarował ten kalendarz. A ja cały czas czekam na Zgretka i nie wiem, czy się doczekam. Dziewczyny razem czekają na kalendarz Zuzi. I w okienku 17. Jest Melisa. Nie wiem, czy była w ogóle w tym kalendarzu Melisa wcześniej. Ale dzisiaj się trafiła. Dzisiaj razem z Melem otworzymy numer 17. Dzisiaj są to gryzaczki z mniszkiem lekarskim. To są wszystkie rzeczy z dzisiejszych kalendarzy. I oczywiście to jest kosteczka z mojego kalendarza. Daję Majerce jeść. I dzisiaj dostanie zdolnie na teci o smaku kurczaka. Jestem teraz u mojej mamy i otworzymy sobie kalendarz Soniczki. Sonia się wam pokaże. Sonia tu leży sobie w legowisku. Może zaświecę światło, żeby lepiej było widać. Teraz chyba lepiej widać Sonieczkę. Otworzymy kalendarz. Widzę, że tu 18 jest chyba już. No nie, tylko stworzone było opakowanie. Ja potrzebuję 17.
W każdym pudełeczku mam tak fajnie bibuło obłożone. I tu mamy smaczki malutkie. Takie są kawałeczka, będzie z otworzycie, jeśli dam. I tak wyglądają te smaczki. Suniu, nie smakują. Jeszcze tak patrzę, który numerek nie jest otworzony. Zobaczymy, czy 16 jest otworzona. I pod numerem 16 mamy kosteczkę. Oprócz takiej kostki jeszcze tutaj są kuleczki. Poproś. Dzisiaj na obiad będę mieć pizzę wegetariańską. A widzę, że ktoś tu już leci za mną do kuchni. Maja, jak usłyszała, że pizza, to od razu idzie. Maja, wiesz, że nie dla ciebie ta pizza. Przyszła paczka dla Majeczki z jedzonkiem. Zaraz wam pokażę, ale w sumie nic ciekawego nie zamówiłam. Po prostu karma dla Maj. I mamy pasuciki z Animondy. Pakowane jak zawsze po 6 sztuk. Po 150 gram. I to są pakiety, jest ich 4 pakiety po 6 sztuk. W pakiecie było właśnie taniej. Dlatego zamówiłam w takich pakietach. Tak wygląda pojedynczy pasztecik. No, troszkę go zmiażdżyło, ale nic się z nim nie stało. Chrobcie dostał paprykę. Właściwie kawałek papryki. I ładnie sobie je. A wszystkie moje gryzy nie lubią paprykę. Mela biega sobie pod choinką. Jak zwykle wieczorową porą. Ja wypuściłam ją z klatki, żeby sobie pobiegała. A codziennie jej robię takie wybiegi. Oczywiście czasami w dzień ją też wypuszczam. Właściwie jak mam dzień wolny, no to zawsze ją w dzień wypuszczam i wieczorem. Także Mela naprawdę spędza dużo czasu poza klatką. No tylko w te dni, w które idę do pracy, no to wtedy Mela rzeczywiście mniej spędza tego czasu, bo wtedy nie robię jej wybiegu już w dzień, tylko wieczorem. Ale jak mam dni wolne, no to zawsze jeszcze w dzień ją wypuszczam. Przygotowałam dla niej kolację. Tutaj ma karmę z wersellagi, babkę lanstowatą oraz lucernę z ziółek. Jeszcze dałam jej chyba 2 żurawinki i 1 gryzaczek z topinamburu. Malcie w ogóle zagląda do szafki.
z gryzeczkami, ze smaczkami swoimi i chomiczków. Ale co to jest? Co to ma być? Grzebanie w szafce? Tutaj będziesz miała jedzonko. Włożę jej do klatki i jak z wybiegu wyjdzie Melcia, no co ty? Chodź tutaj, chodź. Nie ma tak, nie będziesz dostawała teraz jedzonka. Nie, widzicie co ona robi? Ona gryzie opakowanie po płatkach grochu. I myśli, że będzie je jeść. Mela, tam nie są tylko twoje, bo niektóre są chomiczków. Akurat tam jest półka chomiczków. Już się umyłam i teraz będę kończyć ten filmik, bo zaraz już idę spać. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, czyli już jutro.